Siemanko, siemanko, jestem Wartes, witajcie w kolejnym odcinku z The Foresta. Dokładnie tak, jeśli lubicie tę serię, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę już teraz, klub wczesno lajkujących, czy tu jesteście? Dzięki od razu za to. I słuchajcie, kontynuujemy. Tutaj muszę powiedzieć, że właśnie pomiędzy poprzednim odcinkiem, a pomiędzy tym, jakiś czas temu mogliście zauważyć, że był live'ik. Tak, live'ik, na którym zbieraliśmy sobie drewno i tyle właśnie tutaj udało nam się tego drewna zebrać. Trochę tutaj tego jest. Myślałem, że nam się uda więcej, ale jak tak sobie gadaliśmy z czatem, to wiadomo jak jest. Ale i tak jest dużo, słuchajcie, tak jest dużo. To były 2 godzinki, także tyle tutaj udało się zebrać. Mamy tutaj głowę Delmy, aka Grubego oraz głowę Virginii, bo już tutaj sobie chodziły obok bazy te mutanciochy, także ich tutaj zestrzeliłem. No i głowę oczywiście mamy jedną i drugą, zarąbiście. Tak jak mówiłem, seria nie będzie tutaj zakończona po tym, jak tutaj sobie grę przejdziemy fabularnie i dalej sobie będziemy ciskali, będziemy tutaj jakieś projekty robili. Z tym, że jeśli chcemy tutaj coś fajnego zrobić, a chcemy, to będę musiał się wybrać po schematy, ale to jeszcze nie dzisiaj. Schematy, żeby tutaj było widać, znaczy widać... Żeby tutaj móc zbudować rzeczy, a myślałem o tym, czy coś widać, bo jest ciemno i dałem jasność na ekran, proszę bardzo. Jest już jaśnie, bo się tam, wiecie, nocka robi i trzeba będzie tutaj za niedługo się przespać. Jak się prześpimy, to będziemy kminili jakieś rzeczy. Dobra, też sobie od razu z rana artefakt wbijemy, da odpowiedni kolor i zobaczymy, co tam się będzie działo. Dobra, czy ja mam przy sobie jakieś jedzenie? Tak, mam popsute jedzenie nawet, ale super. Normalnie ktoś niepotrzebnie umarł, że tak powiem. Tak. Dobra. Ile tego jedzenia tutaj jest? Kurde, to dalej jest pełne. To sobie zabierzmy 2. Sobie zjem. W sumie, kurde. Patrzcie, jak odwieszę, to się odwiesi to gotowe. To jest durne takie w The Forest. Dobra, jest jedno, no to zabiorę sobie królika i powieszę tutaj, proszę bardzo. Królik gotowy, idealnie. Dobra, jak tam nasze... widzieliście jak się noc zrobiła? Dobra, to teraz można oficjalnie pójść spać. Tak, jak się tak robi noc, to się idzie spać. Myk, w kiwanko. Tak jest. Dobrze, tutaj wody trochę mam. Na live dostawiłem drugiego tego, ziomeczka na wodę, chyba na live, bo już nie pamiętam. Także jest to dostawione. Co jeszcze? No wiadomo, że na live dorobiłem te tutaj półeczki na drewno, bo mi zabrakło. A sobie dalej działaliśmy. Tak, co chciałem zrobić na serii? Otóż chciałem tutaj na to drzewko postawić. Czekajcie, gdzie to może być? W tych craftingach teraz się połapać to jest naprawdę jakaś masakra. O, zbiornik na sok z drzewa chciałem postawić na drzewku. Proszę bardzo, 2 patyki, garnek i lina. I nam tutaj soczek będzie zbierało, także dlatego się cieszę, że mamy w bazie jakieś drzewko. Nawet 2, bo możemy zbierać wszystko elegancko. Czujesz pragnienie. Dobra, zjedzmy tego królika, napijmy się wody z rana. Miałem coś wypić przed pójściem spać, ale co mi tam. A tu możemy sobie dojeść jagódek, bo nam tutaj fajnie rosną, nawet ich nie muszę zbierać. Proszę bardzo, elegancko, tutaj gdzieś jeszcze. O, raz, 2, dosadzimy. Możemy aloes jeszcze dosadzić, ale nie chcę tego aloes osadzić. Tutaj mamy taką jagódkarnię fajną. O, tutaj jest aloes, możemy go oczywiście zabrać. I mamy tego aloesu? 10. Dobra, czy ja go mogę tutaj skrawcić z jakimś byczkiem? To się on tutaj by jeszcze ode mnie chciał. Wait, jak tutaj dam? Dobra, nice. Zabieram ten aloes stąd. Również zabieram, bo nie chcę, żeby tutaj aloes rósł. Wtedy przez pomyłkę zasadziłem, to teraz po prostu go zabieram. Jak widzę i no. I sobie będzie gdzieś indziej ten aloes rósł. Na przykład w domu możemy sobie posadzić aloes. Byśmy sobie zrobili doniczki na to. Dobra, budowanie niestandardowe. Może to w niestandardowym jest taka doniczka. Meble w meblach. No nie wiem, czy będzie coś takiego w meblach. Jest. Donica na ścianę. Aha, bo tutaj ozdoby weszły. Dobra, donica na ścianę. To jest fajne. Tutaj możemy sobie naprawdę, gdzie chcemy posadzić, sobie będzie tak ładnie rosło. Także tutaj idealnie 25 patyków, ojejciu. Ptaku, byś mnie tu wkurzał? Co ptaki mi wlatują na chatę? Ja nie wiem, nie wiem, porąbane na jakieś. Porąbane jak 150. Kanapa, żeby sobie usiąść. Zrobić kanapę, na przykład tutaj. Będzie wiało od pleców.
Może mnie jakiś ten krokodyl ugryźć, ale to tam trudno by się mówiło. Krzesło z kości. Nie, no kości to już musiałaś tak. Aż tak to zbierać. Nie chcę, no bez przesady. Albo takie krzesełko przed kominkiem, tylko że teraz łóżko mi tam blokuje. No masz? To naprawdę. No naprawdę. Ktoś nie trafił. Dobra, meble są tylko te dwa. Dobra, no to sobie możemy tutaj pierdyknąć kanapę. Czemu by nie? Na te gazety. Czy tak faktycznie dam tutaj? Tylko tak oknem zasłania, to nie. Dziwne. Coś tu muszę rozkminić, tak, żeby to ciekawie wyglądało. Ramka z patyków. O, tu możemy obraz powiesić. Albo tutaj, jak się idzie do spanka. O, tutaj obraz. O, i tutaj damy wtedy futro z królika. Zarąbiście. O, to, to takie dwie rameczki sobie tutaj damy. O. Wiecie, żeby w tym domku było trochę ładniej, co nie? Idealnie. A, to już pułapki. Pułapki też będziemy musieli zrobić dookoła naszej bazy, żeby nam tutaj Andrzeje nie wchodziły. Skóra jelenia. O. Mięso wziąłem z tego. O, proszę bardzo. Co by rośnie. Idealnie, idealnie. Skąd ja to zabrałem? Halo, stąd. Nie, wisz sobie tutaj. Wisz sobie. Ja coś tutaj upoluję. I tak musimy króliki upolować teraz, jak będę chciał sobie tamto dokończyć. No i patyki potrzebuję do doniczki. Także to się będzie działo. O, właśnie, miałem tego użyć. Czekajcie, gdzie on jest? I artefakt! Bo my zdobyliśmy artefakt. Na niebiesko. To jest, żeby żadne dziady nam tutaj nie przychodziły. Aż ptaki było słychać, jak uciekają. Myk! No i dobra. I chodzi sobie artefakt. I jak jest na niebiesko, to nic mi tutaj nie powinno przychodzić. Z mutantów. Znaczy do bazy, bo wiadomo, o, tam już widziałem, że uciekają. Dobra. Coś chciałem jeszcze powiedzieć, że do bazy nie będę przebiegał, ale jak będę sobie gdzieś tam biegał już z dala od artefaktu, to one już faktycznie mogą do mnie podbiegać. O! Wiesz ty co? Co ty tu robisz? Co ty tu robisz? Halo. Kurde, nie zrespiły mi się w bazie, ale kampiły na mnie, no. Dziody. Wstrętne. Co chamstwo. Dobra, tylko jak tu teraz znaleźć króliki? Potrzebuję dwóch królików. Do naszych ramek. A one, kurde, zazwyczaj biegają tam, kurde, chamy. Ilu was tam jest? Biegacze. O, kolejne dziku. Myk, nara dziku. Ile mam właśnie skóry z dzika? 5. To dobra. To leż sobie tutaj. Leż i nie przeszkadzaj, okej? Okay? To dzik. Chciałem coś powiedzieć, ale tak kątem oka coś zobaczyłem, że coś tu jest. Masakra. Dobra, ale co ja chciałem? Patrzcie, mam 14 strzał, bo na live'iku się trochę postrzelałem. Trochę tych strzał poznikało. To ja w sumie mogę polecieć w tripa postrzały, a przy okazji na pewno się jakieś króliki znajdą. To jest nie głupie. Może trafimy na jakieś kanibali, tak po prostu. Będą się cieszyli, że jestem z dala od artefaktu, tak? Jak nic. Dobra, idziemy. Idziemy. Chyba mi ustawienie weszło na tą słabszą trawę. Bo ostatnio się bawiłem, ale się nic nie zmieniało i chyba zostawiłem, tak? Są teraz duże luki, to może będziemy mieli łatwiejszy widok na wszelakie króliki. Tutaj żółwie jakieś hasają. Mam skorupę żółwia, to nie potrzebuję żółwika żadnego. Dobra. Niech tak będzie. Gdzie te króliki? Jak tak to biegają, się odgonić nie da od nich. A jak potrzebuję, to nie ma żadnego. To pewnie system tak działa. Widzisz, że w craftingu skóry z królika i tak, o, dobra. To ukryjemy ci króliki. Czemu by nie? Zabrałem jakieś jedzenie ze sobą? Oczywiście, że nie, ale mam batony. I jagódki. Także damy sobie radę. Myk. Dobra. Halo, króliki, którą do szybciej będzie od tamtej strony? Zdecydowanie, dobra. Do lejka już schodzić nie potrzebujemy. Nic tam nie ma.
Wszystko, co mogło być, to umarło. To jest. Dobra, patyki również na maksa. Czterech zabraknie do wszelkich projektów, ale to na luzie. To na luzie się ogarnie, bez kitu. Nie widziałem ani jednego królika, ani jednego jaszczura. Chamstwo. Dobra, że pataki mam na maksa, nie potrzebuję ścinać, to bierzemy łuk. To bierzemy łuk, jak coś się spruje, to oberwie. Właśnie, jak postrzały idę, to mogłem zostawić to, co mam, to bym miał więcej. Właśnie, czekan zrobiłem. Znaczy czekan, kołczan. Czekan zrobiłem, czekan tutaj mam. Kołczan zrobiłem na strzały i możemy mieć więcej strzał teraz przy sobie. O! No nie, on działa jak jelenie w Walheimie. Ja go zobaczyłem, on mnie zobaczył i spierdziela. Królik! Tu cię mam. Gdzie ma strzała? Ty na strzałę mi zarąbał, no. Umarł i strzałę ze sobą zabrał do grobu. No jak ją umrzej. Nie chcę twojej głowy. Właśnie, nie mam achievementa zrobionego na to liście. Na powieszenie wszelkich głów. To będę musiał za niedługo udać się na jakieś polowanie. Na wszystko, dosłownie na wszystko, co istnieje. I wieszać głowy. O! Gdzie ty zniknąłeś? A tu gąszcze, że mi uciekł, no. Dobra, spokojnie. To na pewno nie był ostatni królik, jakiego jeszcze tutaj zobaczę. One chyba też się boją artefaktu. Czemu krokodyle się nie boją artefaktu? Tego nie wiem. Dobra, trudno, lecimy. Może będę przychodził swoją polaną z każdej serii tej mojej. To tam by były. A, to tam jest ta polana. Dobra, nieważne. Nieważne. Lecimy. Halo, energia. Dawaj, ja tu jestem na profesjonalnym trypie. Po profesjonalne rzeczy. Żeby sobie zebrać strzały. Udekorować domek. Daj mi takie coś. Po prostu, ja nie wiem. A, to tutaj. Dzień dobry. Dobry, dobry. Strzały! Są strzały! 10 strzał! Kolejne strzały! Nie uniszczasz więcej strzał! Jest! No i to lubię. O! I garneczek! Elegancko! I taśma! Pięknie, dobra. Ten obóz to jest kozak. Myślałem, że jakiś piorun walnął o to. Bo skrzynka się przesuwała. Co to jest? Aha, to strzała, tylko po prostu taka... Taka, o, okej. Okay. Dobra, tu kolejne hajsidła. Ostatnio wbiłem osiągnięcie z grzybkami. Tak popatrzyłem na grzybka, o, zjem. A po chwili, a nie, nie potrzebuję. O, ile mam strzał? 50. No, taki kołczan mocy. Poleciał. Dobra, co to za flaga na niebiesko? Nie pamiętam. No, Masza, miałem pamiętać te flagi. Coś z wodą. A, jak z wodą to ten. To stateczek nasz. Pływający. Pik. Dobra. A propos stateczka, to tam by przydało się wybrać. I rekina zastrzelić. Może tu by mi się osiągnięcie wbije, bo na multi próbowałem. To mi się nie wbijało. Jak ja nie hostowałem. To było słabe. Tak, zmieniłem ustawienia wody, żeby widzę, co jest pod wodą. Tak, polowanie na rekiny. Oczywiście, jakby to nie inaczej. O, ty robaczku, tak być nie będzie. Tak być nie będzie, nie ma tagowania, halo. A i ostro nie tutaj zatagowali to pole. Halo, bo co, bo ja się tu kręciłem parę razy czy coś? Co czuby? Niedawno jak kończyłem odcinek, tak patrzę i tu za moim murem sobie postawili. I tak, okej. Okay. Sobie otagowali. A ja mówię, o nie, byczki. Tak nie ma. Tak nie ma. Tutaj królików nie ma, co się dzieje? Jednego królika jeszcze potrzebuję. Ja bez kitu chyba będę musiał je złapać. Ej, to jest dobra myśl. Trzeba będzie złapać królika. Oczywiście nie tego pierwszego, którego teraz zaraz zobaczę. Sobie go poluję, ale na później, żeby złapać sobie króliki. I do klatki. Po co ja zmieniłem na łuk, to nie wiem. Tutaj też ostro sobie pozaznaczali. Ale to rozumiem, bo tu jest ich baza jakaś. Jest królik. Są dwa!
No, 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 no. Co ty robisz? Okej. Okay. Miło było? Myk. Dziękuję. Dobra, tryb udany. Wszystko co chciałem zgarnąłem. Pięknie, o! Halo, walizki wam wywaliło w kosmos. Co się tu dzieje? Okej. Okay. Jakaś zadymka się działa. Dobra. Chodźmy tędy, to się wymaluje na czerwono. Tak po drodze. Może akurat uda się nabrać paru typów. Te albeskitu, jedynych kanibali teraz, których widziałem, to przy mojej bazie. I szaleli ze złości, jak odpaliłem artefakt. Co za dżanusze. A tutaj w ogóle nic. No spoko, ja nie narzekam, nic a nic. Nice. Nice, nice, nice. Dobra, to żeby złapać króliki, to potrzebujemy pułapki zrobić. Pułapki na zwierzynę. Czekaj, jaka jest szansa, że mi się trafi królik? No nie za duża szansa. Bo nawet krokodyle się łapią do tych pułapek. To mogą mi zepsuć sobie pójść. Dziady jedne. Jeszcze nie tutaj. Meee, kal mi się postać zmęczyła. Halo, trzeba chyba jagódki zjeść. Oj, nie chcę łączyć. Da się łączyć jagódki z czymś, to po co to ta opcja? O, pojadłem. O, jak się zrespił. Na moich oczach. Na moich oczach się zrespiłeś, o ty dziadu. Dobra, to będziesz krwawił, sorry kolego. Okej, okay. Pomalowany. Myk. Nie wniesiesz więcej dzida laserowa. Dlaczego? Ha, niespodzianka. Umarłeś po nic. Mam pełno mięska w ekwipunku. No cóż, to życie, no. Starza się. Dobra, chodźmy do bazy. A teraz tu biegasz. Jak ja ci kurde szczelę. Co dziad z tego królika? No, leciałem na drugi koniec wyspy, żeby upolować królika, a ten sobie tutaj biega po prostu i się za mnie śmieje, nie? Co za ziom. Naprawdę, żal. Myk, myk, dobra. Nagietki na maksa zebrane. Sobie aloesy pływają w wodzie. Picobello. No i co, i nie mam mutantów. Ale was porobiłem. Kurde. Tylko będę chciał pobudować czy coś. Czy wyjść z chaty. Odpalam artefakt i jazda. Świetnie. Dobra. Zróbmy to najpierw. No, proszę bardzo. Króliczki tutaj zostały u nas na stałe. Świetnie. To sobie dajmy tyle, ile się da. Dobra. O, tu nawet mam jakiś tam zapas strzał. Świetnie. Właśnie jak tam moje zbiory. Uzupełniłem je całe, jak sobie coś zebrałem? Tak. Puh. Dobra, najwyżej mi się zepsuje w ekwipunku. Trudno. O, tutaj mogę kolejnego zrobić. Dobra, gdzie to wisiało? Tutaj. Myk. Proszę bardzo. O, oczywiście też patyki, liny. O, liny. Patań się znowu tu zrespił. W tym samym miejscu. Ty walnięty czy szurnięty? Możesz wybrać dwie opcje. Nie ma. Proszę bardzo. Dobra. Zbieramy, zbieramy, zbieramy. Jeszcze dwa patyksy. Okej, to weźmiemy sobie stąd. Hoppa. Pyk. Dziękuję. Dziękuję, dziękuję. Dawaj sprint, oddawaj się. Halo. Ile można? Pyk, pyk, pyk. I tak będziemy potrzebowali więcej patyków, jak mam pułapki tutaj zrobić. No ale no, póki co sobie to ukończymy. Oj, świetnie. Dwa aloesy posadzone w oknie.
Super, jeszcze tutaj mógłbym posadzić. Ale to później. Dobra, teraz można faktycznie te pułapki ogarnąć. Gdzie one są? Dobra, małe pułapki. Pułapka na króliki. 31 patyków. Ile? Ile? A spogrzało czy coś? W tym stylu? Kurde, żeby one jeszcze tutaj biegały. Byłoby spoko. Dobra. I to ten, no to tu trzeba po pateki, kurde, lecieć. Nie ma to tamto. No królika w żaden inny sposób nie złapiemy. Tam może być akurat szansa, że nam się zrespi jakiś. To tak wiecie, w sam raz, żeby go złapać. Kurde, 31 pateksów. Żebym musiał chyba z wózkiem polecieć. I próbować łapać. Dobra. Kiedyś się na pewno coś tam złapie. Mamy dyszkę, jeszcze kolejna dyszka. Tutaj koniecznie będę musiał posadzić, bo tutaj ich naprawdę dużo lata. Jak widzieliście przed chwilą zresztą, biegał królik. Mek. Dobra. O, to trzeba będzie rozwalić. Dawaj energię. Energy. Come on. Mek, nie ma. O, właśnie. Zawsze to jakiś patyk. Dobra, i możemy wracać. Ten jeden żółw tutaj ciągle chodzi. Kiedyś po żółwie się latało pod łajbę. Teraz się lata tutaj. No i nie ma tego królika, co tutaj biegał. Chyba zwiał. A ile ja będę potrzebował patyków, słuchajcie, na tutaj bazę dookoła, kurczę. Na obronienie. To też będzie ostra patykarnia. Dobra, jeszcze 11. Git, damy radę. Damy radę i póki co jeden nam tutaj styknie. Sobie zrobię jakiś ten. Jakiś na patyki. Składzik. I chyba sobie po prostu przed kolejnym odcinkiem cały ten składzik uzupełnię, albo kilka składzików zrobię, polatam i pokminimy kolejne rzeczy. No mówię, no patyków do tego dużo będzie potrzebne. Także lecimy na maksa. Dobra, wypij sody, o, super. I od razu powery. Siedzi, myk. Dobra. Myk, siedzi, ile jeszcze? Jeszcze kilka. No, już max, dobra. Trochę mnie zmylił to, zbierz patyki 11 na 11. Tak myślę, co jest? Nie parzyście? Takie z nich typy. Dobra. No panie, co to ma być? Halo, dawaj energii. Dobra, wystarczy póki co. Ui. Dawaj bokiem, tak jak kiedyś. Czy dalej się lata bokiem? Dobra, mamy pułapkę. Mamy pułapkę, idealnie, idealnie. Dokończmy tamten jeszcze projekt. Już tam się... Dziadu! Dziadu, ja cię nie widziałem, wiesz? Ty mi takie rzeczy, chamie. Sandrzej. Kurde. Co nie pójdę, to mnie dziabią. Za chamy. Dawaj, jasność, bo ciemno. Dobra, jeszcze jedna lina. Linę z tego, co kojarzę, to możemy sobie zrobić. Myk. I nam tutaj zbiera sok z drzewa. Tutaj ile było? 6. 6 soku z drzewa, świetnie. No i dobra, picobello. Rozpalmy sobie ognicho. Ja sobie ugotuję jakieś żarełko tutaj. Myk, dobra, jeszcze ono sobie jest? Dobre, jest dobre. To poczekamy. O, dorzucimy, palimy hajsem na bogato. Idealnie. Kurde, no widzicie, to artefakt robi tutaj cuda. Ani jednego kanibala, gdzie ja na live'ie odpędzić się od nich nie mogłem. A już nie chciałem, wiecie, na live'ie z tego korzystać, żeby nie było, że jestem do przodu. Popularnie. O, się ściemniło na maksa. Dobra, przed spankiem. Myk, sobie zjemy. Proszę bardzo.
jeszcze na cwaniaka na noc nastawię i choćby w kibanka. Czemu ja na podłodze śpię jak mamuszko? Z przyzwyczajenia, słuchajcie. Ja pitole, normalnie. Survival pełną gębą. O, i to nam się akurat jeszcze pichci. Usiądziemy. Jasność mogę wyłączyć tą dziką. Dobra. Wypij. O, i pusty bukłak. A, że my tutaj trochę wody jeszcze mamy. No, w sumie porówno to sobie weźmiemy. Świetnie. Halo? Żarełko gotowe? Jest. Dobra. I na maksa, świetnie. Dobre. Chodźmy zobaczyć pułapkę, może coś się złapało. Tak przez noc, czemu by nie? Jakby coś mi weszło, to kurde. Nope. Niestety moja pułapka jest zła. To ty, odstraszasz moich klientów, o! Twój tata przyszedł na kurde, twoja urodzina, ty nie żyjesz, no pięknie. Tak. Pytaliście mnie, po co zbieram białe jagódki? Że one trują. I że po co mi to? A otóż po to, że jak będę chciał zatruć strzały, czy coś w tym stylu, to wiecie, to mam tutaj w ekwipunku. Sobie zbieram i później robimy tutaj zadymę. Tak, także warto zbierać. O, więcej tego jest. Myślałem, że to taki randomowy krzaczek. Dobra. I tutaj myk. Bekon! Pojawiłeś się u nas! Co to się wydarzyło? Szalony typ. Dobra, weźmy patyksy jeszcze tutaj, jakie mi się pojawiły. To już zacznę sobie projekt ten na patyczki. Projekt na patyczki. Myk. I ciebie, myk. Dobra. 17 to jeszcze 3. No to jeszcze jeden. O, tam na dole, idealnie. Dobra. Poleciałem. Ups. Dobra, pięknie. Teraz sobie zróbmy składzik. Z tego co kojarzę, składzik potrzebuje chyba 25 sztuk. Patyksów to będzie no nieciekawie. Dobra, gdzie to jest? Schronienia, żywność. O, klatka na króliki, to miałem jeszcze zrobić, ale póki nie ma królików, to tym się nie interesujemy. Składowanie, dobra. Stojak na patyki, 6, ale my potrzebujemy większy stojak. Pewnie tego będzie więcej, się zastanawiam. A, tutaj pamiętacie, kiedyś mówiłem, znaczy kiedyś, tam w jakimś tam odcinku, że zrobiłem tutaj podłogę i nie wiem, jak to dalej zrobić. Już sobie ogarnąłem przed odcinkiem, tylko że na razie tego nie będę kminił. Na razie nie będę kminił, bo nie wiem, czy sens wydawać kłody na to, żeby tutaj po prostu miało daszek, po którym sobie mogę chodzić. Czy sobie coś pobudować niestandardowego, ale tak sobie teraz kminię. Jakbyśmy tutaj zrobili podłogę na tym, to na górze również możemy sobie, może nie składziki kolejne porobić, bo to bez sensu z tym wózkiem wchodzić na górę coraz, szczególnie, że wózek po schodach jest zły, a gliczowanie działa, ale to też jest złe, to coś innego tutaj można zrobić, jakiś taki punkcik widokowy, taki fajniejszy, bądź jakąś wieżyczkę tutaj. W kolejnych odcinkach, to jest, zróbmy sobie składzik na patyksy, gdzieś tutaj z tyłu za domkiem. Dobra, załóżmy, że tędy się chodzi dróżką, to mogę sobie tutaj dorównać trochę do bramy. Mam nadzieję, że kanibale nie kradną patyków, bo to będzie złe. Myk, R24, pomyliłem się o jedną sztukę. Okej. Okay. Chwila, zrobimy to bliżej. Bliżej bramy, o. Pięknie. Pięknie. Jak tam czas odcinka? O, prawie pół godziny. Dobra, to kończymy. Dzięki wielkie za oglądanie. Jeśli odcinek wam się podobał, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę. I do następnego. Na razie, cześć. Jojo.